Przejdę ja teraz do przykładu, który wyczytałem u, w tej mojej ulubionej książce do naszych tematów, księdza profesora Stańka. I on pisze tak, że ludzie sobie budują gmach wiary. To jest piętrowy już mi się budynek. podoba. Już mi się podoba. Na pierwszym piętrze, czy w piwnicy, czy na pierwszym poziomie, to chodzi o to, żeby w ogóle uwierzyć w istnienie Boga. I są ludzie, którzy żyją w takim jednopiętrowym mieszkaniu. Wyżej. Ja sobie to porównam do naszej sfery tutaj w Bielsku, nie, że jest parking dolny, <gry> potem jest pierwsze piętro i to pierwsze wyżej, to jest uwierzyć, że słowo Boga jest autorytetem. Nie tylko że jest, ale to, co mówi, mi się przydaje w życiu i ja według tego postępuję. Wierzę w Boga i wierzę Bogu. Tak. Potem jest kolejne piętro, czyli w tym przykładzie to jest trzecie piętro i tam jest wierzę, że Jezus jest Synem Bożym. Czyli że się Bóg objawił w taki bardzo namacalny, bliski namacalny, ludzki, ludzki, sposób. ludzki sposób. I to, co Jezus mówi, i tak dalej, że to warto stosować w życiu, i on przynosi tą odnową, przynosi całe to bogactwo objawienia. Jest jeszcze czwarte piętro, ale o tym nie chcę mówić. <laughs> Dobrze. A to trzecie, i, i profesor mówi tak, że to nie znaczy, że ja zapominam o tych poprzednich piętrach. To znaczy, to że, ja, wznosi na nich. że ja żyję w takim domu, który jest tak bogaty. Jeżeli schodzę niżej, to po to, żeby się spotkać z tymi, którzy są na tym niższym poziomie żeby z nimi pogadać, z nimi zaczerpnąć jakiejś relacji i potem nawet ich podprowadzić wyżej. I dlaczego mówię o sferze? Bo profesor mówi, że na tym trzecim poziomie, gdzie jest Jezus Chrystus, pojawia się przewiązka, pojawiają się schody do nieba. Bo Aha. tylko i wyłącznie z poziomu Jezusa możemy wrócić do tej relacji z Bogiem, do tego przebóstwienia, o którym mówiliśmy. Pójść no, tam... Tylko w Jezusie mamy zbawienie to. Tak, to, te, to jest dzisiejszy temat. No i dlatego mówię o sferze, bo na tym poziomie w sferze jest ta przewiązka jest do następnego miejsca. <laughs> <laughs> Jeszcze jest jedno piętro. <laughs> tak, tak. I też podobno Matkę Teresę pytali, jak się zbawią ci, którzy nie poznali Jezusa, którzy nie weszli na to trzecie piętro. Ona miała powiedzieć, że niech czynią najwięcej dobra, ile potrafią, a resztę niech zostawią Panu Bogu. Tak, bo to, to pewnie nam wyjdzie przy jakiejś innej okazji, ale nawet jeżeli ktoś nie zna Jezusa, a zostanie zbawiony to dzięki Jezusowi. Zresztą to nie wyklucza bycia zbawionym przez Jezusa, jeżeli ktoś nie miał okazji spotkać no nie? i uwierzyć. No, no, taki ładny ja, bym to, ja bym to nawet dzisiaj chyba zostawił, bo mi się wydaje, że to jest takie dobre dopowiedzenie do tej części katechizmu. Że przez to, że katechizm tak mocno w centrum postawił Jezusa, to nas jak gdyby wzywa do tego, żebyśmy sobie umieli dobrze poukładać cały obszar naszej wiary. Ty to porównałeś do budynku, no nie do budowli. Można to pewnie do innych różnych rzeczy porównać. Natomiast to wiązanie treści, które my mamy, znamy bardzo często wokół Jezusa Chrystusa jest, myślę, bardzo. Takim ciekawym sposobem podejścia w ogóle do, do wiary. Może takiego nawet odnowienia trochę w myśleniu o swojej wierze, o chrześcijaństwie, które się przeżywa, bo chyba rzadko o tym w takiej perspektywie myślimy. I zapisałem sobie jeszcze takie zdanie, że ta pierwsza część katechizmu ładnie ustawia w szeregu wszystkich kapłanów, wszystkich głosicieli Ewangelii. Bo tam katechizm ma taki punkt, żeby każdy ksiądz tak mówił, jak mówił Jezus. Nie głoszę siebie, ale powtarzam to, co otrzymałem od Ojca. Tak mówił Moja Jezus. Moja nauka Jezus, że... jest tego, który mnie posłał. Tak. Nie, nie od siebie mówię. Teraz czy każdy ksiądz może powiedzieć tak samo? Tu dotykamy troszkę innego aspektu tego, w jaki sposób głosimy i co głosimy. No, ale to jest, to się dalej wiąże, bo to jest znowu powiązanie, że jeżeli już katecheza mnie doprowadza do tej komunii, o której mówiłeś z Jezusem, spotkania z Nim i spotykam się z żywą osobą Jezusa, to kolejnym krokiem takim naturalnym jest ewangelizacja. Nie? Że ja teraz się chcę podzielić tą osobą. Chcę się podzielić odkryciem. Ja mam wrażenie, że my już dzisiaj nie odkrywamy nic w religii, w naszej wierze, w chrześcijaństwie. My już wszystko mamy poodkrywane. Karty na stole. Adykaz. <laughs> ja nie mówię, że tak jest, tylko że tak dzisiaj można odczuć. Że bardzo często mamy takie wrażenie w podejściu, że że już karty są na stole. No ale w pokerze jest takie, że sprawdzam, nie? Te karty, nawet jak są na stole, to trzeba je pooglądać. Jak no je to ja już są? mówię o tym, że już jest sprawdzone <grym> <grym> dla wielu. Że nie mamy takiego wow. Mhm. Nagle coś odkryłem, no nie? Wow, Pan Jezus zmartwychwstał. No tak. Wiele... Zadzwonił ktoś do ciebie po niedzieli zmartwychwstania z takim. Widziałem filmik Franciszkanów chyba z Lęborka, jak grają na gitarze i, i skaczą tacy panowie w słusznym wieku i cieszą się, jakby po raz pierwszy usłyszeli, że zmartwychwstał. To mnie tak pozytywnie szokowało. To było to, ale faktycznie no, proroctwa się spełniły oprócz tych dotyczących końca świata. No bo jeszcze istnieje. <głosy> <głosy> to jest jedno, że się proroctwa spełniły, ale... Takie szukanie powiązań w naszym życiu z tym, co wiemy na temat wiary, z tym, co poznaliśmy, z tym, co poznajemy z osobą Jezusa, powinny mimo wszystko gdzieś w nas rodzić takie momenty zadziwienia, odkrycia czegoś nowego, że nagle ten Pan Jezus jest gdzieś bliżej mnie. Czasem mam wrażenie, że my już mamy taką niepoukładaną religię, tylko poszufladkowaną. Mhm. Bo to z układaniem jest bardzo fajne, bo jak człowiek sobie poukłada wszystko i ma wie, gdzie co jest, że tak powiem, to jest super, no nie? Może łatwo do tego sięgać. I to mu pozwala szybciej robić powiązania. Natomiast, co ja dzięki temu odkrywam? Nie, jak, nie wiem, czytam Pismo Święte, modlę się, słucham kazania, yy, czytam katechizm. Co ja wtedy odkrywam? No nie, myśmy odkryli fenomen, tak. no nie, że Pan Jezus jest centrum katechezy. Szczerze, Jakbym się cofnął pamięcią do wykładów z katechetyki, to nie pamiętam takiego jasnego określenia. E, no chyba mówili. No pewnie mówili. Ale na tak pewno nie zapadło mówili. W pamięć. Ale nie zapadło w pamięć. Ja tego tak nie przeżyłem. Jak Czyli się... nie było to powiedziane tak, że to jest coś niesamowicie istotnego, ważnego, fundamentalnego. Od tego się tak naprawdę zaczyna. I powinno być tak powiedziane, że człowieku, idziesz na katechezę. To się zastanów, czy w tych 45 minutach, które będziesz coś mówił, robił, yy, będzie Jezus i on będzie w centrum. Powiedział Ci ktoś tak dobitnie wtedy? No tak, tak nie. To może to chodzi o to doświadczenie, którego nabywamy z wiekiem. No i dam Ci przykład. Można iść na katechezę i uczyć kogoś, najczęściej w tych klasach 5-6, drogi krzyżowej. I można z tego tematu, droga krzyżowa pana Jezusa, uczynić narzędzie do katowania uczniów. Bo on się musi tego nauczyć na pamięć. To jest 14 stacji, to się wszystko myli. I ksiądz mówi: a tak, złapałem cię, nie powtórzyłeś się, pomyliłeś się. I wychodzi uczeń z tej katechezy i on tam na tej drodze krzyżowej Wymieni, trzecią, nie zostaje siódmą, dziewiątą. <laughs> Jestem w stanie. To są trzy upadki. <laughs> Proszę. Mam świetny sposób, jak nauczyć w ciągu pięciu minut każdego człowieka drogi krzyżowej. Opowiem to szybko, bo to już może kończymy. Połowę drogi krzyżowej nauczyć od razu. Bo każda stacja, to jest tak, Pan Jezus coś tam. No to jak w każdej stacji już pamiętasz te słowa, Pan Jezus, to już umiesz połowę. Naprawdę, no, naprawdę. No a teraz tylko trzeba się nauczyć, co, co to było tam drugiej dalej. części, tak? I, i na drugiej to mam, połowy. Na to mam sposób graficzny i, i bardzo szybko to się uczymy. Ale podoba mi się to, no nie, że mamy jakieś treści, które my znamy, przeżywamy i teraz trzeba yy, Spróbować połączyć je za każdym razem z osobą Jezusa. To nam świetnie wyjdzie w realizacji dalszej tego tematu o Jezusie Chrystusie, bo żeby zrozumieć Jego tytuły, te połączenia musisz znać. No właśnie, właśnie, właśnie. Dlatego myślałem, że jeszcze dzisiaj zdążymy te tytuły pana Jezusa, ale chyba już nie. Serdecznie ciebie zapraszam, bo się przygotowałem. Za tydzień. Za tydzień tak, będą tytuły pana Jezusa. Może coś jeszcze więcej, zobaczymy, jak nam wtedy pójdzie. A dzisiaj dwie rzeczy bym chciał, żeby każdy gdzieś nie tylko zapamiętał, ale sobie siadł i przemyślał. Pierwsza to jest ten budynek. Fajny. Czyli jak mam gmach wiary zbudowany, czy w ogóle mam zbudowany. I czwarte, pięty, czy może pięty, to nie czwarte. jest tak, że dopiero mam wszystko na składowisko materiałów budowlanych? <laughs> I teraz trzeba dopiero kogoś, kto będzie miał projekt i zacznie wznosić. A druga rzecz to te powiązania. To mi się bardzo podoba, żeby mieć powiązania między różnymi elementami wiary, których centrum jest Jezus Chrystus. Serdecznie Cię zapraszam, a tytuł Jezusa to wcale nie chodzi o doktorat. Do zobaczenia za tydzień.